Kasia, będąc w szóstym miesiącu ciąży, zauważyła, że jej mąż, Marek, zaczął się dziwnie zachowywać. Z początku myślała, że to może stres związany z nadchodzącym ojcostwem. Jednak jego zachowanie stawało się coraz bardziej podejrzane. Marek, zawsze otwarty i czuły, teraz często wychodził z domu bez słowa wyjaśnienia, a jego telefon był zawsze wyciszony. Gdy dzwonił, wychodził do innego pokoju, a rozmowy prowadził półszeptem, co wcześniej się nie zdarzało. Kasia zaczęła przypominać sobie różne sytuacje. Ostatnie wyjścia Marka wieczorami tłumaczone nagłymi spotkaniami w pracy, późne powroty do domu, dziwne spojrzenia, kiedy pytała go o coś więcej. Początkowo myślała, że może Marek ma problemy w pracy i nie chce jej martwić. Ale pewnego dnia, gdy wrócił znów późno w nocy, Kasia postanowiła porozmawiać z nim otwarcie. Marek, zmęczony, wszedł do sypialni i od razu położył się na łóżku. Kasia, czując narastające napięcie, usiadła obok niego. Marek, co się dzieje? Ostatnio jesteś taki nieobecny, zapytała z troską, starając się ukryć swoje zaniepokojenie. Nic się nie dzieje, Kasiu. Po prostu mam dużo pracy, odpowiedział Marek, unikając jej wzroku. Kasia zauważyła, że jego odpowiedź była szybka i wymijająca. To nie był Marek, którego znała. Zamiast dalszej rozmowy, Marek obrócił się na bok i udawał, że zasypia. Kasia, leżąc obok, czuła, jak jej serce bije szybciej. Czuła, że to nie była prawda. Postanowiła, że musi dowiedzieć się, co się naprawdę dzieje. Kasia zaczęła coraz bardziej analizować każde zachowanie Marka. Zauważyła, że zaczął ubierać się staranniej niż zwykle, nawet na zwykłe wyjścia do sklepu. Gdy pytała, dlaczego tak się stroi, odpowiadał, że chce czuć się dobrze. Coraz częściej znajdowała w kieszeniach jego marynarek paragonów z drogich restauracji, do których nigdy nie chodziła razem z nim. Kasia zaczęła czuć się coraz bardziej osamotniona. Wcześniej Marek zawsze był przy niej, wspierał ją w każdej chwili. Teraz czuła się, jakby była niewidzialna. Coraz częściej spędzała wieczory sama, zastanawiając się, co poszło nie tak. Miała wrażenie, że jej świat zaczyna się kruszyć, a ona nie potrafiła tego zatrzymać. Kasia zaczęła zwracać większą uwagę na każdy ruch Marka. Obserwowała go uważnie, choć starała się, żeby nie zorientował się, że coś podejrzewa. Zauważyła, że często dostaje wiadomości od swojej siostry, Moniki. Początkowo nie zwracała na to uwagi, ponieważ Monika była jej najbliższą rodziną i często rozmawiały ze sobą. Jednak teraz te wiadomości wydawały się jej podejrzane. Monika i Kasia były zawsze blisko, dzieliły się wszystkim. Ale ostatnio Kasia czuła, że coś się zmieniło. Monika unikała spotkań z nią, a gdy już się widziały, wydawała się spięta i zdystansowana. Kasia zaczęła łączyć fakty. Czy to możliwe, że Monika coś wie? Czy może jest w to zamieszana? Pewnego dnia, gdy Marek myślał, że Kasia śpi, wyszedł na balkon, aby porozmawiać przez telefon. Kasia, zbudzona intuicją, postanowiła sprawdzić, z kim rozmawia. Podeszła cicho do drzwi balkonowych i usłyszała rozmowę. Marek rozmawiał z Moniką. Kiedy ona pójdzie do szpitala położniczego, szybko wyrzucimy jej rzeczy z mieszkania i zabezpieczymy mieszkanie u prawnika, usłyszała głos swojej siostry, Moniki. Kasia była w szoku. Zrozumiała, że Marek zdradza ją z jej własną siostrą. Serce zaczęło jej bić mocniej, a w oczach pojawiły się łzy. Jak mogli jej to zrobić? Marek, jej mąż, i Monika, jej siostra? To było nie do uwierzenia. Kasia nie mogła spać tej nocy. Przypominała sobie każdą rozmowę, każdy moment, kiedy czuła się dziwnie. Wszystko zaczęło nabierać sensu. Monika, zawsze bliska, nagle stała się odległa i chłodna. Marek, kiedyś czuły i troskliwy, teraz był nieobecny i tajemniczy. Cała ta sytuacja była jak koszmar, z którego nie mogła się obudzić. W ciągu kolejnych dni Kasia była w stanie permanentnego napięcia. Starała się normalnie funkcjonować, ale każda rozmowa, każdy gest Marka i Moniki budziły w niej nowe podejrzenia. Czuła się zdradzona przez dwie najbliższe osoby w swoim życiu. Wiedziała, że musi coś zrobić, ale nie miała pojęcia, jak się do tego zabrać. Kasia była wściekła, ale postanowiła działać spokojnie i rozsądnie. Wiedziała, że wybuch emocji może tylko pogorszyć sytuację. Zdała sobie sprawę, że musi zabezpieczyć siebie i swoje dziecko.
Przez kilka dni dokładnie przemyślała każdy krok. Pierwszym krokiem było zebranie dowodów. Kasia wiedziała, że same podejrzenia i emocje nie wystarczą. Musiała mieć twarde dowody, które mogłyby być użyte w sądzie. Postanowiła zacząć nagrywać rozmowy Marka i Moniki. Kupiła mały, dyskretny dyktafon, który umieściła w salonie, gdzie Marek najczęściej rozmawiał przez telefon. Każdego dnia, gdy Marek wychodził do pracy, Kasia przeglądała nagrania. Były tam fragmenty rozmów, które jednoznacznie wskazywały na romans między Markiem a Moniką. Każda kolejna rozmowa tylko potwierdzała to, czego się obawiała. Kasia zbierała te dowody skrupulatnie, wiedząc, że będą kluczowe w nadchodzącej walce. Jednak Kasia wiedziała, że same nagrania mogą nie wystarczyć. Postanowiła także zająć się finansami. Przeglądała wspólne konta bankowe, robiła kopie wyciągów i dokumentów, które mogłyby świadczyć o nadużyciach finansowych ze strony Marka. Zauważyła, że Marek często wypłacał duże sumy pieniędzy, których nie potrafił wytłumaczyć. Wszystko to mogło świadczyć o tym, że Marek planował zostawić ją z niczym. Kasia, mając już odpowiednie dowody, zdecydowała się złożyć pozew o rozwód. Wiedziała, że to jedyny sposób, by zabezpieczyć swoją przyszłość oraz przyszłość swojego dziecka. Decyzja ta nie była łatwa, ale nie mogła dłużej ignorować zdrady i podwójnego życia Marka. Spotkanie z prawnikiem było kluczowym krokiem w tym procesie. Prawnik, do którego Kasia się udała, był doświadczony i zrozumiał jej sytuację. Rozmowa zaczęła się od przeglądu zebranych dowodów. Kasia przedstawiła nagrania rozmów Marka i Moniki, wyciągi bankowe oraz inne dokumenty świadczące o nielojalności męża. Te dowody są solidne, stwierdził prawnik po przejrzeniu materiałów. Musimy teraz przygotować pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie Marka. To będzie trudne, ale mamy mocne podstawy. Kasia poczuła, jakby ogromny ciężar spadł z jej serca. Wiedziała, że czeka ją jeszcze wiele trudnych chwil, ale miała pewność, że działa słusznie. Prawnik omówił z Kasią wszystkie szczegóły dotyczące podziału majątku. Ustalili, które aktywa są wspólne, a które należą wyłącznie do niej. Kasia była zdeterminowana, aby uzyskać jak największą część majątku, zwłaszcza dom, który był dla niej oazą spokoju i bezpieczeństwa. Musisz być przygotowana na to, że Marek i Monika będą się bronić. Możliwe, że będą próbowali podważyć nasze dowody. Ale z tym, co mamy, mamy duże szanse na wygraną, powiedział prawnik na koniec spotkania. Kasia podpisała dokumenty i wróciła do domu. Wiedziała, że to dopiero początek trudnej drogi, ale była gotowa na wszystko, by odzyskać swoje życie. Każdego dnia zbierała siły, przygotowując się na nadchodzące wyzwania. Przygotowanie pozwu rozwodowego wymagało od Kasi jeszcze więcej wysiłku i precyzji. Musiała dostarczyć prawnika wszelkich niezbędnych informacji, dokumentów oraz dowodów, które mogłyby być użyte w sądzie. Kasia spędzała godziny, przeglądając wyciągi bankowe, dokumenty finansowe i inne materiały, aby upewnić się, że niczego nie pominęła. Każdy detal był ważny. Prawnik doradził jej również, aby przygotowała się na emocjonalnie trudne chwile. Rozwód z orzeczeniem o winie to proces, który często wymaga od jednej ze stron ujawnienia intymnych szczegółów życia małżeńskiego. Kasia wiedziała, że będzie musiała stawić czoła publicznemu omawianiu zdrady Marka i jego związku z Moniką. Kasiu, to będzie trudne, ale pamiętaj, że robisz to dla siebie i swojego dziecka. Musisz być silna, mówił prawnik, starając się dodać jej otuchy. Każdego dnia Kasia nabierała pewności siebie. Wiedziała, że stoi przed nią ogromne wyzwanie, ale czuła, że jest gotowa mu sprostać. Zaczęła także rozmawiać z bliskimi przyjaciółmi, którzy oferowali jej wsparcie i pomoc. To było dla niej niezwykle ważne, ponieważ czuła, że nie jest sama w tym trudnym czasie. Pewnego wieczoru Kasia postanowiła skonfrontować się z Markiem. Wiedziała, że nie może dłużej odwlekać tego momentu. Czekała na niego w salonie, trzymając w ręku dokumenty rozwodowe. Serce biło jej jak oszalałe, ale starała się zachować spokój. Kiedy Marek wszedł do domu, Kasia usiadła na kanapie i wezwała go do rozmowy. Marek, musimy porozmawiać, powiedziała zimnym głosem, starając się nie dać poznać, jak bardzo jest zdenerwowana. Marek spojrzał na nią zaskoczony. Jego twarz wyrażała zdziwienie i niepokój. O co chodzi, Kasiu? Zapytał, próbując utrzymać spokój. Kasia podała mu dokumenty rozwodowe. To pozew rozwodowy.
Mam dowody na twoją zdradę z Moniką. Chcę, żebyś się wyniósł z naszego domu. Marek był w szoku. Patrzył na dokumenty, a potem na Kasię, jakby nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Kasiu, to nie tak, zaczął mówić, ale Kasia przerwała mu ostro. Nie próbuj się tłumaczyć. Mam dowody. Wszystko słyszałam. Zdradziłeś mnie z moją własną siostrą. To koniec, Marek. Marek milczał przez chwilę, a potem spuścił głowę. Wiedział, że nie ma sensu dalej się bronić. Kasia była zbyt zdeterminowana i miała niepodważalne dowody. Dobrze. Wyniosę się, powiedział w końcu, unikając jej wzroku. Kasia poczuła mieszankę ulgi i smutku. Choć wiedziała, że to konieczne, trudno było jej uwierzyć, że to koniec ich małżeństwa. Marek spakował swoje rzeczy i opuścił dom jeszcze tego samego wieczoru. Kasia, choć w głębi duszy czuła się zraniona, wiedziała, że to najlepsze rozwiązanie dla niej i jej dziecka. Po odejściu Marka Kasia miała mieszane uczucia. Część z niej czuła się zdradzona i zraniona, ale inna część czuła ulgę i spokój. Wiedziała, że teraz może skupić się na sobie i przygotowaniach do nadchodzącej walki sądowej. Rozwód nie był łatwy. Marek i Monika próbowali bronić się przed oskarżeniami, ale dowody Kasi były niepodważalne. Proces rozwodowy trwał kilka miesięcy, a każda rozprawa była pełna napięcia i emocji. Kasia musiała stawić czoła trudnym pytaniom ze strony prawników Marka i Moniki. Starali się podważyć jej dowody, kwestionowali jej zeznania i próbowali przedstawić ją w złym świetle. Kasia jednak była dobrze przygotowana i miała wsparcie swojego prawnika, który skutecznie odpierał ataki strony przeciwnej. Podczas jednej z rozpraw Marek próbował przedstawić swoją wersję wydarzeń. Twierdził, że jego relacja z Moniką była niewinna i że Kasia przesadza. Monika, z kolei, próbowała ukazać się jako ofiara całej sytuacji, sugerując, że to Kasia jest zbyt zazdrosna i podejrzliwa. Kasia jednak miała niepodważalne dowody. Nagrania rozmów Marka i Moniki, wyciągi bankowe oraz inne dokumenty świadczyły o ich zdradzie i nielojalności. Każdy kolejny dowód tylko potwierdzał winę Marka i Moniki. Proszę sądu, dowody przedstawione przez moją klientkę jednoznacznie wskazują na zdradę i nielojalność ze strony Marka i Moniki. Wnosimy o orzeczenie rozwodu z winy Marka oraz przyznanie mojej klientce większej części majątku, argumentował prawnik Kasi. Sędzia, po wysłuchaniu obu stron i przeanalizowaniu dowodów, orzekł rozwód z winy Marka. Przyznał Kasi większą część majątku, w tym dom, który był dla niej i jej dziecka miejscem bezpieczeństwa i stabilności. Kasia czuła ogromną ulgę, gdy usłyszała wyrok. Wiedziała, że to była trudna bitwa, ale czuła, że w końcu może zacząć nowe życie. Jej prawnik gratulował jej wytrwałości i determinacji. To była trudna bitwa, ale wygrałyśmy, powiedział prawnik Kasi po ogłoszeniu wyroku. Teraz możesz skupić się na sobie i dziecku. Kasia poczuła, że w końcu może odetchnąć. Sąd przyznał jej większość majątku, w tym dom, co było dla niej ogromnym wsparciem. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale czuła się silniejsza i bardziej pewna siebie niż kiedykolwiek wcześniej. Po zakończeniu procesu Kasia wróciła do domu z poczuciem ulgi i triumfu. Wiedziała, że to dopiero początek nowego rozdziału w jej życiu, ale była gotowa na wszystko. Była gotowa zacząć od nowa, z podniesioną głową, gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość. Przez kolejne tygodnie Kasia skupiła się na przygotowaniach do porodu. Wiedziała, że musi być silna i zdrowa dla swojego dziecka. Wsparcie bliskich, przyjaciół i rodziny było nieocenione. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale Kasia czuła, że jest na dobrej drodze. Proces rozwodowy nauczył Kasi wiele o sobie samej. Odkryła, że jest silniejsza, niż kiedykolwiek myślała. Wiedziała, że przyszłość może być trudna, ale była gotowa stawić czoła wszystkim przeciwnościom. Dla siebie i dla swojego dziecka. Kilka tygodni po rozwodzie, Kasia była już blisko terminu porodu. Ciąża przebiegała bez większych komplikacji, ale stres związany z rozwodem i zdradą był ogromny. Kasia wiedziała jednak, że teraz najważniejsze jest zdrowie jej i dziecka. Pewnego wczesnego ranka Kasia obudziła się z silnymi skurczami. Było to o tydzień wcześniej niż planowany termin, ale wiedziała, że to już czas. Spakowała torbę z najpotrzebniejszymi rzeczami i zadzwoniła po taksówkę. Droga do szpitala wydawała się nie mieć końca,
a każdy skurcz przypominał jej o nadchodzącym nowym początku. W szpitalu personel medyczny przywitał ją serdecznie i szybko zajęto się przygotowaniami do porodu. Kasia czuła się trochę samotna, ale wiedziała, że to, co robi, jest dla dobra jej dziecka. Podczas porodu myślała o wszystkich trudnych chwilach, które przeszła, i o tym, jak ważne jest, aby zacząć nowe życie z czystą kartą. Poród trwał kilka godzin. Kasia była wyczerpana, ale gdy w końcu usłyszała pierwszy płacz swojego synka, poczuła, że wszystkie jej trudy miały sens. Personel medyczny położył noworodka na jej piersi, a Kasia, z łzami w oczach, przytuliła go mocno do siebie. To nowe życie, mój skarbie, powiedziała cicho, trzymając synka w ramionach. Ale mama musi jeszcze coś załatwić. Kasia nazwała synka Michałek. Był zdrowym i silnym chłopcem. W szpitalu spędzili kilka dni, podczas których Kasia mogła odpocząć i nabrać sił. Każdego dnia czuła, jak odradza się w niej nowa energia i determinacja, by stawić czoła przyszłości. Przebywając w szpitalu, Kasia miała czas na przemyślenia. Patrzyła na swojego synka, który spokojnie spał w jej ramionach, i czuła, że wszystko, co robiła, było dla niego. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele trudnych decyzji, ale teraz miała kogoś, kto był jej motywacją do walki. Po powrocie do domu, Kasia musiała zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Opieka nad noworodkiem była wymagająca, ale każda chwila spędzona z Michałkiem dawała jej siłę. Przyjaciele i rodzina wspierali ją, pomagając w codziennych obowiązkach, co było dla niej ogromnym wsparciem. Kasia czuła, że jej życie zaczyna się na nowo. Każdego dnia patrzyła na swojego synka i przypominała sobie, że musi być silna. Wiedziała, że jeszcze wiele przed nią, ale była gotowa stawić czoła wszystkim wyzwaniom. Kasia, mimo wygranej w sądzie, nie mogła zapomnieć o zdradzie. Postanowiła zemścić się na swojej siostrze i byłym mężu. Wiedziała, że musi działać ostrożnie i z precyzją, aby nie zostawić żadnych śladów prowadzących do niej. Zaczęła od Moniki. Wiedziała, że jej siostra prowadziła mały butik z modą, który od kilku lat cieszył się sporą popularnością. Kasia, wykorzystując swoje kontakty w branży modowej, zaczęła rozpuszczać plotki o niskiej jakości produktów w butiku Moniki. Z pomocą przyjaciół i znajomych zaczęła rozsiewać niepochlebne opinie w mediach społecznościowych oraz wśród lokalnych klientów. Kasia wiedziała, że Monika ma wielu stałych klientów, ale również, że opinia publiczna w tej branży jest bardzo delikatna. Wystarczyło kilka negatywnych recenzji, aby zasiać ziarno wątpliwości. Kasia zadbała o to, aby plotki były wiarygodne i dotarły do odpowiednich osób. Po kilku tygodniach Monika zaczęła zauważać spadek liczby klientów. Z każdym dniem butik był coraz bardziej pusty, a sprzedaż malała. Monika była zrozpaczona, nie rozumiejąc, co się dzieje. Kasia z satysfakcją obserwowała, jak jej plan działał. Kasia wykorzystała również swoje umiejętności organizacyjne, aby zorganizować fałszywe kontrole jakości w butiku Moniki. Z pomocą zaprzyjaźnionego inspektora udało się jej przeprowadzić kontrolę, która wykazała rzekome nieprawidłowości. Monika była zmuszona zamknąć butik na kilka dni, co tylko pogłębiło jej problemy finansowe. To tylko początek, pomyślała Kasia, widząc, jak jej siostra walczy o przetrwanie swojego biznesu. Monika próbowała odbudować reputację swojego butiku, ale szkody były już zbyt duże. Klienci tracili zaufanie, a sprzedaż nie wracała do poprzedniego poziomu. Kasia wiedziała, że jej siostra odczuwa skutki jej działań i czuła, że jej zemsta jest skuteczna. Marek, po rozwodzie, stracił wiele. Oprócz utraty majątku, musiał stawić czoła swojej zawodowej sytuacji. Kasia postanowiła dołożyć mu jeszcze więcej problemów. Wiedziała, że jego firma miała pewne problemy finansowe i postanowiła wykorzystać tę wiedzę. Kasia miała znajomych w branży, w której działał Marek. Wiedziała, że jeśli przekazałaby pewne informacje konkurencji Marka, mogłoby to pogorszyć jego sytuację finansową. Skontaktowała się z kilkoma osobami, które były zainteresowane zdobyciem przewagi nad firmą Marka. Mam pewne informacje, które mogą cię zainteresować, powiedziała jednemu z konkurentów Marka, podając mu szczegóły dotyczące problemów finansowych firmy Marka. Informacje, które przekazała, były wystarczająco precyzyjne, aby konkurencja mogła je wykorzystać. Wkrótce firma Marka zaczęła odczuwać presję ze strony konkurentów, którzy agresywnie zaczęli działać na rynku. Marek był zdezorientowany i zaniepokojony. Jego firma, która wcześniej radziła sobie całkiem nieźle, teraz stawała w obliczu poważnych problemów.
Kasia czuła, że jej plan działa. Kasia, obserwując rozwój wydarzeń, czuła satysfakcję. Wiedziała, że jej zemsta jest skuteczna i że Marek oraz Monika płacą za swoje czyny. Choć miała świadomość, że zemsta nie przyniesie jej pełni szczęścia, czuła, że wreszcie odzyskała kontrolę nad swoim życiem. Teraz mogła skupić się na tym, co naprawdę ważne, na swoim synku i budowaniu nowego, lepszego życia dla nich obojga. Marek starał się ratować sytuację, ale każdy jego krok napotykał na nowe przeszkody. Klienci zaczęli się wycofywać, inwestorzy tracili zaufanie, a pracownicy zaczynali odchodzić. Firma Marka była na skraju bankructwa. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a Marek coraz bardziej tracił grunt pod nogami. Kasia, obserwując rozwój sytuacji, czuła, że wreszcie ma przewagę. Wiedziała, że Marek odczuwa skutki jej działań i że jego życie zawodowe jest w ruinie. Jej zemsta była dokładnie przemyślana i precyzyjnie wykonana. Czuła, że wreszcie odzyskała kontrolę nad swoim życiem i mogła skupić się na przyszłości. Marek, w desperacji, próbował ratować swoją firmę, podejmując ryzykowne decyzje. Niestety, większość z nich przynosiła tylko więcej problemów. W końcu, po kilku miesiącach walki, Marek musiał ogłosić upadłość. Był zrujnowany finansowo i emocjonalnie. Kasia, widząc ostateczny upadek Marka, czuła mieszankę ulgi i smutku. Wiedziała, że jej zemsta była skuteczna, ale jednocześnie miała świadomość, że to, co zrobiła, miało swoje konsekwencje. Postanowiła jednak nie oglądać się wstecz i skupić się na budowaniu nowego życia dla siebie i Michałka. Każdego dnia Kasia patrzyła na swojego synka i przypominała sobie, dlaczego podjęła te trudne decyzje. Wiedziała, że musiała być silna dla niego i że ich przyszłość zależy od jej determinacji i odwagi. Kasia była gotowa stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które przyniesie przyszłość, i z nadzieją patrzyła na nowe możliwości, które się przed nią otwierały. Kasia, po zakończeniu swojej zemsty, poczuła ulgę. Wiedziała, że teraz może zacząć nowe życie ze swoim synkiem Michałkiem. Decyzja o sprzedaży domu była trudna, ale konieczna. Chciała zacząć od nowa w miejscu, gdzie nikt nie znał jej historii, gdzie mogła zbudować nowe życie na własnych warunkach. Proces sprzedaży domu poszedł sprawnie. Kasia znalazła odpowiedniego kupca i szybko sfinalizowała transakcję. Po załatwieniu wszystkich formalności, zaczęła szukać nowego miejsca do życia. Wybrała niewielkie, ale urocze miasto na południu Polski, gdzie miała nadzieję znaleźć spokój i anonimowość. Przeprowadzka była wyczerpująca, ale Kasia czuła, że to właściwa decyzja. Nowe miasto przywitało ją zielonymi parkami, cichymi uliczkami i przyjaznymi ludźmi. Wynajęła małe, przytulne mieszkanie na obrzeżach miasta, gdzie mogła zacząć wszystko od nowa. Michałek, choć jeszcze mały, wydawał się zadowolony z nowego otoczenia. Każdego dnia Kasia zabierała go na spacery po okolicy, odkrywając nowe miejsca i ciesząc się spokojem. Kasia zaczęła układać swoje życie na nowo. Wiedziała, że musi znaleźć pracę, aby utrzymać siebie i synka. Miała doświadczenie w projektowaniu wnętrz, ale nowy rynek pracy był dla niej wyzwaniem. Zdecydowała się na odważny krok i otworzyła własne studio projektowe. W nowym mieście Kasia zaczęła pracować jako projektantka wnętrz. Jej talent szybko został zauważony, a ona sama zaczęła odnosić sukcesy zawodowe. Pierwsze zlecenia przyszły szybciej, niż się spodziewała. Klienci doceniali jej kreatywność, profesjonalizm i umiejętność słuchania ich potrzeb. Kasia stworzyła portfolio swoich wcześniejszych projektów, które prezentowała potencjalnym klientom. Jej prace były wyjątkowe, pełne ciepła i harmonii, co przyciągało coraz więcej osób zainteresowanych jej usługami. Wkrótce jej studio projektowe stało się rozpoznawalne w całym mieście. To nowe życie, nowa ja, pomyślała Kasia, spoglądając na swoje nowe biuro. Jej biuro było niewielkie, ale funkcjonalne. Ściany zdobiły projekty jej wnętrz, a na półkach stały próbki materiałów i kolorów. Kasia zatrudniła asystentkę, która pomagała jej w codziennych obowiązkach i kontaktach z klientami. Wspólnie tworzyły zespół, który z pasją realizował każde zlecenie. Kasia czuła się spełniona zawodowo. Jej praca przynosiła jej radość i satysfakcję. Każde zlecenie traktowała jak nowe wyzwanie, w które wkładała całe swoje serce. Klienci doceniali jej zaangażowanie i polecali jej usługi znajomym. Dzięki temu jej biznes szybko się rozwijał. W międzyczasie Kasia dbała o Michałka.
Chłopiec rósł zdrowo i szczęśliwie. Kasia starała się poświęcać mu jak najwięcej czasu, mimo napiętego harmonogramu pracy. Wspólne spacery, zabawy i chwile spędzone razem były dla niej najcenniejsze. Michałek był jej motywacją do dalszego działania i źródłem nieustającej radości. Kasia, patrząc na swojego synka, czuła, że wszystko, co przeszła, miało sens. Wiedziała, że teraz może zacząć od nowa i być szczęśliwa. Michałek był jej największym skarbem, a jego uśmiech dodawał jej sił każdego dnia. Dziękuję, że jesteś, mój mały aniołku, szepnęła do synka, przytulając go mocno. Każdego wieczoru, gdy kładła Michałka spać, myślała o tym, jak daleko zaszła. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale była gotowa stawić im czoła. Teraz, kiedy odzyskała swoje życie, mogła iść naprzód, nie oglądając się za siebie. Kasia zaczęła także nawiązywać nowe znajomości. W nowym mieście poznała wiele życzliwych osób, które stawały się jej bliskimi przyjaciółmi. Organizowała spotkania, brała udział w lokalnych wydarzeniach i angażowała się w życie społeczności. Czuła, że jest częścią czegoś większego, co dawało jej poczucie przynależności i wsparcia. Jednym z najważniejszych momentów w nowym życiu Kasi było otwarcie galerii jej projektów. Zorganizowała wystawę swoich najlepszych prac, na którą zaprosiła klientów, przyjaciół i mieszkańców miasta. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i przyniosła jej jeszcze większe uznanie w branży. Kasia czuła się dumna z tego, co osiągnęła i wiedziała, że ciężka praca przynosi efekty. Kasia miała również czas na realizację swoich pasji. Zaczęła malować, co zawsze było jej marzeniem. Jej obrazy były pełne kolorów i emocji, które oddawały jej wewnętrzny świat. Malowanie stało się dla niej formą terapii i relaksu, pozwalającą na wyrażenie siebie w nowy sposób. Każdego dnia Kasia dziękowała za to, co ma. Wiedziała, że przeszła długą drogę, ale teraz była szczęśliwa i spełniona. Jej życie nabrało nowego sensu, a ona sama czuła się silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Kasia i Michałek byli gotowi na przyszłość. Razem stawiali czoła wyzwaniom i cieszyli się każdą chwilą spędzoną razem. Kasia wiedziała, że najważniejsze jest, aby być szczęśliwym tu i teraz, nie oglądając się na przeszłość. Jej nowe życie, pełne miłości i spokoju, było dokładnie tym, czego zawsze pragnęła.